Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Uwaga, uwaga! Zaczynamy program Poza Rządem. To był materiał Karoliny Walczowskiej, którą serdecznie pozdrawiamy. Natomiast my już dzisiaj poświęcimy się ludziom lodu, jak przeczytałam na stronie Krakowskiego Klubu Morsów. Niesamowicie się cieszę, że w naszym radiu, kiedy trwa tydzień zimowy, udało mi się tutaj takich gości, którzy kochają zimno, zaprosić, z czego bardzo się cieszę. No ja nie jestem fanką zimna, zdecydowanie nie, natomiast może tak trochę wyprzedzę trochę temat, ale stwierdziłam, że warto to poruszyć, że na stronie można znaleźć coś takiego jak trening, jak zostać morsem, i bardzo mi się to spodobało, bo właśnie trzeba zrezygnować najpierw z trzech swetrów. I ja sobie od razu, ja dokładnie tak chodzę w zimie, poubierana, i zawsze wszyscy się śmieją, że taka cebulka, i to dla mnie to była długa droga. Ale tak myślę, że o tym, jak zostać morsem, porozmawiamy w następnej części audycji, a teraz dowiemy się, co to jest ten Krakowski Klub Morsów i po co morsom formalna struktura. Tak, może na wstępie bardzo dziękuję za to, że zostaliśmy zaproszeni do studia. Ja sam jestem morsem od ponad roku, razem z żoną zaczęliśmy w zeszłym roku pływać, dlatego jestem mało reprezentatywny, chociaż muszę powiedzieć, że jako neofita, jako zafascynowany tym sportem, mam pewne spostrzeżenia świeże, ale bez dystansu, więc proszę mnie brać nie do końca serio. Jeżeli będę w sprawach historycznych się mylił, to ja będę prosił tutaj siedzącego koło mnie wiceprezesa, żeby mnie poprawiał. Po co struktura? Więc wydaje mi się, że każdy z nas pewnie chciałby spróbować tego morsowania, czy jak to u nas mówimy, morsingu, tylko mamy pewne obawy, nie wiemy, czy jak to robić, jak wejść, jak długo siedzieć w tej wodzie. No i właśnie przez przyjaciół trafiliśmy do kaloryfera, do krakowskiego klubu morsów Kaloryfer, i tam właśnie w takiej zbiorowej kąpieli powiedziano nam dokładnie, co należy zrobić, jak należy się przygotować i żeby nie przedobrzyć. No myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. A jak już nazwa została wywołana wielokrotnie, to czemu kaloryfer? No kaloryfer, nazwa kaloryfer prawdopodobnie wzięła się z tego, że przy czymś się trzeba ogrzać w tej wodzie, więc najlepszy byłby kaloryfer. Ale przez przekorę również. Aha, no tak, właśnie dlatego bardzo mi się spodobała ta nazwa. Jak to jest z tym stowarzyszeniem? Czy jakby co stawiacie sobie za cel? Bo ja szczerze mówiąc, jak się przygotowywałam, to zastanawiałam się, czy to bycie morsem to jest hobby, czy to jest miłość? Co to jest? Co to jest dla Państwa bycie morsem? Czy to jest sport? Jak to nazywacie, jak to traktujecie? Ja myślę, że to jest sposób na życie. Żyjemy od sezonu do sezonu. To był piękny. I najlepsze, że sezon to sezon zimowy, i dla mnie to jest tak niesamowite, tak? Wszystko wymiera. Ale nie tylko. To nie jest tylko zima, bo proszę sobie wyobrazić nasz Bałtyk, który nie należy do ciepłych mórz. I są ludzie w Polsce, którzy się z tego cieszą. Tak, to znaczy nie, korzystamy. Po prostu niezależnie od pogody, czy jest mrzawka, czy wiatr wieje, to do tego Bałtyku nie boimy się wejść. Wchodzimy do zimnych górskich potoków w ciągu lata. To też jest ważne, bo w zasadzie mało kto korzysta z tej formy sportu. Ja myślę, że oprócz tego, że jest to pasja życia, no to jest, można to rozpatrywać na kilku aspektach. Zdrowotnym na pewno, sportowym na pewno, ale również społecznym, na społecznym poziomie. Jest to takie spotkanie z ludźmi o tej samej pasji. A stowarzyszenie jest już długo funkcjonuje? Czy to jest? No, stowarzyszenie od kilkunastu lat funkcjonuje, jest założone przez garstkę ludzi, którzy z pasją swoją się zarazili się pasją i postanowili założyć stowarzyszenie. Stowarzyszeniu jest troszeczkę lepiej działać, jesteśmy rozpoznawalni. Jeżeli idziemy załatwiać do urzędu jakieś sprawy, no to jest stowarzyszenie, a nie jakieś osoby gdzieś tam z ulicy pozbierane. Także no to ma to sens. W tej chwili się rozrosło do 120 bodajże czterech osób na dzień dzisiejszy.
Więc no, widać, że jest parcie na to morsowanie. A jaki jest cel działalności stowarzyszenia? Czy chodzi o to, żeby te spotkania organizować, czy może promować ideę morsowania, tak? Morsingu? No więc wydaje mi się, że głównym celem jest nadanie jakiejś formy prawnych czy form stowarzyszeniowych. To dzięki temu, że jest stowarzyszenie, wiemy kiedy, gdzie kąpać się. Te kąpiele są zorganizowane, nikt nas nie przegania sam naszego akwenu. Mamy szereg imprez, w zasadzie regularnie co 2 czy 3 tygodnie odbywa się jakaś impreza, czy w Krakowie, czy wyjazdowa. Troszkę się, no, nie boimy się kąpać w zimnej wodzie, jeżeli nas jest więcej. To jest nie tylko forma organizacyjna, ale również pewne wsparcie ze strony kolegów starszych, którzy już wiedzą, mają doświadczenie, popełniali pewne błędy, wiedzą, jak należy się ich ustrzec. A gdzie można Państwa w Krakowie spotkać? W Krakowie można nas spotkać na bagrach w ośrodku Horn. Zostało nam użyczone tam miejsce przez kierowniczkę panią Józefę, którą pozdrawiamy. Jesteśmy tam ciepło przyjęci, mamy swój kąt, także no nie z miasta żeśmy nie żadnego miejsca nie mogli wyciągnąć, może w przyszłości, ale na razie jest nam dobrze na Hornie, także zapraszamy wszystkich co niedzielę o godzinie 12:00. Kąpiel klubową. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy. No to pięknie. To zapraszamy. O 10:00, tak? Niedzielę. O 12:00 w niedzielę. O 12:00 przed obiadkiem. Przed obiadkiem, dokładnie. Albo po sumie, dokładnie tak. To teraz my posłuchamy Jeffreya Filipa Nelsona, który nam dzisiaj towarzyszy. Pierwsza piosenka to była Hosanna. Poza rządem. Program o organizacjach pozarządowych. Grzejemy się przy kaloryferze. Już wiemy, że w Krakowie mamy Krakowski Klub Morsów, że działa prężnie od wielu lat, ale mnie najbardziej interesuje, kim jest ten mors i jak zostać morsem przede wszystkim. Pani spojrzała na mnie, więc czuję się wywołany do tablicy. Ponieważ jestem morsem od ponad roku, więc mam świeże doświadczenie. Jeszcze pamiętam. Było tak. Pierwszy raz, dokładnie o tym chodzi. Po pierwsze, chciałem powiedzieć, że namówiła mnie do tego żona, namówiona znowu przez przyjaciół. I wcale nie chciałem. Nigdy nie myślałem, nigdy nie marzyłem o tym, żeby być morsem, ale moja żona bardzo chciała i nie miałem innego wyjścia. Chciałbym stwierdzić, że nie ma co mitologizować całego tego sportu i nie czynić z nas herosów, bo to naprawdę nie jest żaden wyczyn wejście do zimnej wody. To trzeba przełamać w głowie, trzeba uwierzyć w to, że się da. No i właśnie temu służy między innymi stowarzyszenie. Widzimy, że ci ludzie żyją. Czyli jeżeli morsują od kilkunastu lat, to może to nie jest śmiertelna sprawa. No i właśnie wsparcie tych starych wygów, tych, którzy właśnie morsują, to słowa pomocne, jakieś tam, jakaś instrukcja, no było bardzo, bardzo, mnie było bardzo przydatne. No przede wszystkim kąpiemy się nie dłużej niż te 2 minuty na początku. To jest pierwsza reguła. Nikt nie wchodzi po to, żeby siedzieć pół godziny w wodzie około 0 stopni. Wcześniej się rozgrzewamy, ale ta rozgrzewka nie jest taka silna, żeby się niepotrzebnie nie spocić. To nie ma być szok temperaturowy, tylko ma być rozgrzanie wszystkich części ciała. Wchodzimy na te 2 minuty, odczuwamy to, co odczuwamy. Nie będę zdradzał, niech każdy sobie odczuje sam. Powiem tylko, że uczucia są skrajne od pierwszego nieprzyjemnego, do potem wręcz euforycznego. I potem najtrudniejsza sprawa w tym wszystkim jest się potem odpowiednio ubrać, ale tak naprawdę po wyjściu z wody wcale się tego nie chce. A jak było z Państwem? No może. Dobrze, ja powiem. Z uwagi na moją harcerską, outdoorową przeszłość okazuje się, że ja byłam morsem od zawsze, tylko nie wiedziałam, że można temu nadać takie formalne ramy, no i nie trzeba było dużo jej zachęcać, po prostu się weszło i to jest bardzo fajne. To jest przede wszystkim przezwyciężanie własnych słabości. Czasem jest tak, że człowiek się kiepsko czuje, patrzy za oknem jest szaro, ponuro, a potem, dobra, pojadę. No i jak już się widzi tą resztę klubowiczów, to się wskakuje do wody i szczerze mówiąc nigdy tego nie żałowałam. Także... Ja swojego pierwszego razu niestety nie pamiętam, było to tak dawno, ale muszę powiedzieć, że to jest sposób na spędzanie czasu w zimie. Zima jest długa, czasami nie ma co robić, więc wybiera człowiek
nie wiem, plaże, na przykład w Kryspinowie, gdzie jest zawsze pusto, w lecie jest zatłoczone, nie ma gdzie palca wcisnąć, woda jest ciepła, a tak to idzie się w zimie, puściutka plaża, nikt nie przeszkadza, przerębel można wyrąbać, ludzie się patrzą troszeczkę jak na takich ludzi niespełna rozumu, nie, ale my się tym wcale nie przejmujemy, w każdym bądź razie nie zamieniłbym morsowania na nic innego. A jak pan powiedział, że trzeba wyrąbać tak przerębel, nie? Mnie kojarzy się to tylko jak ktoś wędkuje albo coś takiego, tak? Jak to bezpiecznie robić, tak? Bo też się mówi, żeby uważać, że lód nie twardy i tak dalej. Jak to... To raczej z przeręblem jest tak, że przede wszystkim pierwsza rzecz to jest taka, że należy sprawdzić ten lód, czy ten lód mamy gruby, czy damy rady po nim chodzić. Mhm. Jeżeli można na niego spokojnie wejść, czyli ma tą grubość około 10 cm, jest bezpieczny, wtedy wchodzimy, no w tej chwili to tak mówi się wyrąbać przerębel, wycinamy go piłą spalinową, żeby było szybciej, ładny, równy, ale w tym roku na przykład lód był niebezpieczny, nie dało się po nim chodzić, więc no wycinanie, przydała się stara metoda, czyli siekiera. Jednak stare rzeczy są jednak sprawdzane. Czasami się przydają. Czasami się przydają. W bagażniku w samochodzie mors zawsze wozi się kierek. No pięknie. A jak się państwo przygotowują do sezonu? No bo już wiem, że jakby on tak naprawdę trochę trwa przez cały rok, ale rozumiem, że jednak zima to jest ten docelowy. Czy jest tak, że jest że raz na jakiś czas, a później jest co tydzień jesteście w wodzie, czy jak? Raczej no do sezonu, jak się przygotowujemy, nie wiem jak... Cieszymy się po prostu. Koledzy, my się cieszymy, my jak już spada temperatura, jak już... Mhm. Ja na przykład już zaczynam, tak koniec września chodzę i patrzę, czy ta woda czasami nie ma 2 stopni, no niestety tam zaczynam od 14-15 co tydzień, ale jak już spadnie do woda tak poniżej 10 stopni, wtedy się zaczyna naprawdę prawdziwe morsowanie. Wtedy po wejściu do wody człowiek dostaje tych szpileczek, jest jest wspaniale, także nie wiem jak kolega... Jak... Przede wszystkim morsy zauważyłem, że to jest grupa ludzi, którzy są bardzo aktywni, dbają o swoje zdrowie, czyli dla nich to praktycznie sezon trwa cały rok. Coś tam robią, wszyscy robią, albo się wspinają, albo żeglują, albo pływają kajakiem, więc ta aktywność jest niejako wypływa z samej idei morsowania, dlatego że my przez morsowanie dbamy niejako o zdrowie. Jest to zwrócone przede wszystkim na ten aspekt. Dlatego, no cóż, po prostu cieszymy się, że spada temperatura. I chciałem jeszcze na jedno zwrócić uwagę, że my przez to, że pływamy regularnie, czyli kąpiemy się regularnie, niezależnie od pogody, staliśmy się niejako pogodoodporni. Patrzymy przez okno i pada deszcz, jest mrzawka, wiatr, a my się cieszymy, aha, będzie wspaniała kąpiel. Niesamowicie się państwa słucha. A jak polubić zimno? Czy nie, no bo rozumiem, że państwo zdecydowanie jakby taka skłonność, jak rozumiem, się pojawiła wcześniej, tak? Pani mówiła, że od zawsze jest, pan już nie pamięta, no tutaj u pana było trochę inaczej. No ja na przykład jestem tym zmarzluchem zdecydowanie i uwielbiam, jak jest ciepło i teraz jakbym miała się przyzwyczaić do tego, żeby tam wejść i w ogóle polubić zimno? Ja mam taką propozycję, ponieważ moja żona jest okropnym zmarzluchem, w domu temperatura musi być 24 stopnie, bo inaczej jest zimno. To ja rozumiem. No, więc jak rozumiesz, jak to jest, więc zapraszam cię do Mielna na międzynarodowy zlot morsów i jeszcze żaden zmarzluch nie odmówił wejścia do Bałtyku. No pięknie. No tak, w grupie jest ten przymus. Jednak, łatwiej, to nie jest przymus, po prostu jest ta euforia, wszyscy wchodzą, wiem, ja jeszcze nie spotkałem osoby, która by wzięła jakiś opór. No ja sam po żonie wiem, że weszła, to tak weszła, ja pierwszy raz chyba tak nie weszłem odważnie jak ona. Wow. No to jest. Czyli zachęcamy wszystkich, którzy by chcieli poczuć, jak to jest w zimnej wodzie. Tak? Tak. Jeszcze raz można podać dane, gdzie to będzie? W Hornie, na ulicy Koziej 22. Co tydzień w niedzielę o godzinie 12, w samo południe w niedzielę, póki zima trwa. A co trzeba mieć przy sobie? O, to ważne, to może Agnieszko, proszę. Agnieszka, może powiedz, co trzeba mieć ze sobą, bo kobiety zawsze dużo noszą na morsowanie. Warto ubrać się w domu już w strój kąpielowy, żeby potem nie tracić czasu i energii.
na zbędne przebieranki. Klubowicze mają też ze sobą nasze klubowe czapeczki, ale warto mieć, jak się jeszcze nie zaopatrzyło, to warto mieć nakrycie głowy, bo głowa marznie szybko. W sezonie takim naprawdę zimowym mamy też rękawiczki takie specjalne i buciki albo skarpetki neoprenowe. Ale są tacy hardkorowcy, którzy nie używają tego. Także te rzeczy warto mieć. No i ręczniczek. Potem, żeby szlafroczek. Szlafroczek. Tak naprawdę bardzo niewiele i są to tanie. Jest to tanie wyposażenie i naprawdę... Taki sport dla każdego. Taki sport dla każdego. Już nie będę reklamował firmy, które wszystko to można kupić. Ale jest to wszystko dostępne, jest to za grosze do kupienia. Mówi się, że w zimnej wodzie najbardziej marzną końcówki, a więc dlatego ubieramy na nogi, na ręce, na głowę. A jak jest z wiekiem? Czy jest jakaś dolna granica i... Są w ogóle jakieś granice, kiedy można zacząć i przestać być morsem? Czy to zależy od tego, jak my się czujemy? No, tu są spory, dlatego że wielu z naszych przyjaciół próbuje kąpać w wodzie swoje małe dzieci. Myśmy nie namawiali, nasz syn, ale już jest 10-letni, kąpał się sam i czasem korzysta z kąpieli. Osobiście nie zmuszałbym dzieci, które nie potrafią mówić, bo one nie są w stanie się obronić przed tym zimną kąpielą, ale generalnie jednak wydaje się, że ta granica dorosłości czy takiego już wieku szczeniackiego jest dobra 14-15, kiedy ludzie samodzielnie podejmują te ważne decyzje. Ale muszę powiedzieć, że u nas w klubie najmłodsza klubowiczka ma 7 miesięcy. Zaczęła się kąpać już z mamą w ciąży. Także... Ale nie wypowiadała się na razie na ten. Nie wypowiadała się, zobaczymy co będzie, ale poczekaj, cały czas jest uśmiechnięta, więc myślę, że jej to nie zaszkodziło. Aczkolwiek najstarszy nasz mors ma 78 lat. I wciąż się kąpie i zawsze powtarza, że mamusia mówiła: Emilku, załóż czapeczkę. Czy jednak czapeczka jest najważniejsza? Czapeczka jest potrzebna. Jest potrzebna. Jak przyglądałam Państwa stronę klubu, oprócz tego, że właśnie znalazłam tę nazwę Ludzie Lodu, która bardzo mi się spodobała, to też widziałam wiele wpisów na temat takiej działalności charytatywnej, też dla WOŚP-u i też widziałam, że ostatnio jeden z klubowiczów walczył dla 20 minut, tak, w zimnej wodzie. Trochę więcej. Piotrowi nie wypada się chwalić. Właśnie to Piotr tutaj. W zasadzie regularnie, już tradycyjnie w styczniu kąpię się z jakiejś okazji. Te okazje to są takie, żeby zwrócić uwagę na zbiórkę pieniężną dla celów właśnie charytatywnych. W tym roku była to dziewczynka z problemami oka i zbieraliśmy na operację, a Piotr po prostu siedział w wodzie 40 minut, czyli dwa razy tyle, co pani wspomniała. Rok temu grał w szachy przez 20 minut, też w styczniu. 30. Nie wiem, kto wygrał, ale szachownica leżała na krze lodowej. O. Kto wygrał? No, lepszy. Wydaje mi się, że akcja Idea wygrała. Akcja Idea. Tak. Pięknie. Dlaczego państwo podejmują takie działania? Wiem, że to jest takie pytanie, na które trudno się odpowiada, ale nie każde organizacje podejmują takie działania, tak? Chodzi mi o to, że często jest tak, że jak jest jakieś stowarzyszenie czy klub, to jakby zajmuje się własnymi sprawami, tak? Natomiast tutaj są działania dla innych, z innych organizacji czy innych osób potrzebujących. Mi się wydaje, że to przyszło mi do głowy, że nas łatwo się sprzedaje, to znaczy jesteśmy mimo wszystko grupą nieliczną. Jak morsy zaczynają sezon, czy przypływają przez Wisłę, tak jak robimy też co roku, to jest to dość medialnie nagłośnione, dlatego nam łatwiej jest tego typu akcje sprzedać do mediów i w zasadzie nie musimy się o to prosić. W ogóle idea powstała, tych 20 minut powstała przy okazji WOŚP-u. W tamtym roku powiedziałem tak, Jurek Owsiak wszystkiego sam nie zrobi, nikt mu nie chce pomóc, aczkolwiek rzucają mu też kłody pod nogi, więc mówię, nam morsom na pewno nikt nie zaszkodzi, bo niech wejdzie do wody, jak taki mądry jest. Więc znaleźliśmy dziewczynkę z porażeniem mózgowym, akcja powstała naprawdę, pomysł powstał we wtorek, a w niedzielę już byliśmy w wodzie.
Także powstało to dosyć szybko i stwierdziliśmy, że jest to fajna akcja, można komuś pomóc, więc stwierdziliśmy, że to będzie nasza taka akcja klubowa. Co roku szukamy innego dziecka i staramy się pomóc. Staramy się w sumie o to, aby każdy, kto może, przekazał swój 1% podatku na to dziecko, więc my nie zbieramy do puszek, nie robimy tego, że zbieramy, tylko przekazujemy numer konta i naprawdę każda osoba, która chce, może się w tą akcję włączyć. To polecamy, wszelkie informacje są na stronie kaloryfera, więc ci, którzy są zachęceni, chcą pomóc, to polecamy. Dobrze, to jak już troszeczkę została wywołana sprawa przepływania przez Wisłę, czyli w tym roku to było, tak, 8. edycja Przeciągnij smoka przez Wisłę. Jak to jest z tym smokiem? No, smog jest zielony, bynajmniej ciężko nasz. Ciężko się ciągnie? A ja wiem. Znaczy, w ogóle akcja jest przeprowadzana dwa razy w roku, bo najpierw kaloryfer krakowski organizuje przeciąganie syrenki w Warszawie. To też w grudniu. Trochę, w grudniu. W grudniu, tak. Grudniu. No. A w styczniu odbywa się to w Krakowie. Czyli symbole miast są krakowskie. Przeciągane. Są symbole miast. W Warszawie akurat ze syrenką mamy mały problem, więc ostatnio to była taka syrenka, samochód taki mały, nie wiem, czy się warszawiacy nie obrazili na to, ale na stronie jest muszą być wyrozumiali. Jest to zaznaczone. Agnieszkę muszę zachęcić, bo w tym roku brała udział w przepływaniu Wisły. Pierwszy raz i było to dla niej duże przeżycie. Agnieszko, powiedz. Znaczy, nie wiem, co mam powiedzieć. Bardzo, bardzo fajna idea. Chyba formalnie ma zwrócić uwagę na zdrowy styl życia i ochronę naszej pięknej królowej rzek. Wspaniały sposób na, tak jak już mówiłam wcześniej, przezwyciężenie własnych słabości i fobii, bo ja pamiętam jeszcze jako dziecko, jak jechałam przez most grunwaldzki do babci, to po pierwsze bałam się bardzo smoka, a po drugie bałam się tej masy szarej płynącej wody. I bardzo się cieszę, że to zrobiłam. Okazuje się, że z perspektywy rzeki ta rzeka nie wygląda groźnie. Woda jest całkiem smaczna, przejrzysta, bo się napiłam, się w połowie łyknęłam. No i co wspaniałe dla tych, którzy chcą sobie coś przede wszystkim udowodnić i pokonać swoje lęki, to super, super sposób, bardzo fajnie. Ja tak kojarzę, że jak ktoś mówi, że ktoś chce przepłynąć Wisłę, to że to prawdopodobnie samobójca. Woda w Wiśle w tej chwili jest dosyć czysta, jak Agnieszka wspomniała, że się napiła i żyje. I jest także, nami także tutaj. Jest nieźle. W Warszawie, powiem szczerze, też ta woda najgorsza nie jest, chociaż nie popiłem, ale tak na oko wygląda całkiem fajnie. No jest tak, że w Krakowie mamy do pokonania 120 metrów, a w Warszawie jak nas nurt jeszcze ściąga, tam jest dużo ostrzejszy, więc gdzieś ponad 400 metrów wychodzi. Ale no, przeżycia są naprawdę. Do Warszawy zapraszam kolegów też. Agnieszka w następnym roku, myślę, że popłyniesz z nami w Warszawie. Także w tamtym roku dziewczyny pierwszy raz z naszego klubu płynęły, no bo jest to dosyć duże wyzwanie. Ale bezpieczeństwo jest zachowane, dlatego że jesteśmy ubezpieczani przez ratowników profesjonalnych na kilku łódkach. Nie ma obaw, jeżeli ktoś chce popełnić samobójstwo, to jest naprawdę zły moment. Dobrze, to myślę, że teraz musimy posłuchać jakiejś muzyki. Nelson będzie śpiewał, a my przygotujemy się do następnego spotkania z wami. Poza rządem. Program o organizacjach pozarządowych. Jak to w Poza rządem? Tematów oczywiście się w czasie piosenek mnoży co niemiara, więc musimy zawsze okrajać i wyciskać z godziny jak najwięcej. I ja, słuchając historii o przeciąganiu smoka i tak dalej, właśnie tu już wytłumaczyłam, że też swoim gościom, że na mój prosty rozum jest chyba różnica w tym, żeby jak się kąpiemy na bagrach, tak się chyba mówi po polsku, że się wchodzi do wody, wytrzymuje i wychodzi, a jest inaczej, jak trzeba przepłynąć nagle rzekę zimną. Jaka jest różnica i jak to wytrzymać?
To dobrze, ja mogę powiedzieć, jak mi się wydaje, dlatego że kąpię się tylko stabilnie, to znaczy wchodzę do wody, przy czym od razu na dużą głębokość, to znaczy nie bawimy się z sobą po kolanka i tak ten, bo to jest bolesne, to znaczy to mogłoby być nieprzyjemne. Lepiej jest wejść... Nie hurtem tak od razu. Nie, lepiej wejść po pachy, po szyję i po prostu kontemplować i cieszyć się tym, bo wtedy jakby jest ta siła tego impulsu zimnego jest tak duża, że nie pozostaje nam nic innego, jak pozwolić się organizmowi bronić. Mogę od razu spytać, czy to jest relaksujące, bo tak się myśli, że to musi być taki trochę szok i czy nas rozluźnia, tak? Początek jest, tak jak mówię, jest, no trzeba przezwyciężyć ten moment, ale to jest krótki moment. Im zimniej na zewnątrz, czyli jak jest minus 15 na zewnątrz, tym cieplej jest w wodzie. I takie też jest odczucie. Ale ten nieprzyjemny, ten taki impuls przychodzi bardzo szybko i potem już są same tylko przyjemne. Wydzielają się endorfiny, cokolwiek by to nie znaczyło. Jest nam po prostu z tym dobrze. A jeżeli chodzi o pływanie, to sam nie płynąłem, ale jest to jest zdecydowanie inny sport. Przepływanie, tak jak już kolega wspomniał, że wejście po szyję od razu na głęboką wodę, z przepływaniem jest to samo. Trzeba się rzucić do tej wody, żeby płynąć. Także nie ma czasu na zastanawianie się, czy mi jest zimno, czy mi nie jest zimno. Ja mam po przeciwległej stronie brzeg, do którego muszę dopłynąć, więc wtedy się nie myśli już w ogóle o zimnie. No w Krakowie jest to krótki dystans, tak jak wcześniej wspomniałem. Jest to do przepłynięcia tam 2-3 minuty. No, a w Warszawie niestety jest tego do przepłynięcia około 7-8 minut, więc już trzeba ten organizm się, zanim on się zdąży przyzwyczaić, to trzeba z wody wychodzić, także trwa to tak szybko, że człowiek nie jest w stanie myśleć o tym. Ja myślę, że też różnica polega na tym, że to widać na naszych zdjęciach z kąpieli. Charakterystyczne jest to, że trzymamy ręce w górze, trzymamy sobie nad głową, dlatego że dlatego mówię, końcówki marzną najszybciej, czyli że nie wkładamy ich do wody po to, żeby się potem móc sprawnie ubrać. One nie są zgrabiałe. A podczas pływania musimy mieć wszystko w wodzie, prawda? Głowa tylko wystaje. Głowa wystaje, no a jak z tą głową, głowę też czasami można zanurzyć, więc człowiek się tak troszeczkę bardziej uodparnia. Można się napić, tak. Można się napić wody, ale zanurzenie w głowy to już w ogóle wracamy do tematu morsowania. Nie wszyscy to robią, ale jest to dobry sposób na uodpornienie całego organizmu. Mhm. Najgorszy jest pierwszy raz, ale jak się spróbuje, to naprawdę na każdej kąpieli raz tę główkę można zamoczyć, także człowiek całkiem inaczej się czuje. Także myślę, że... Zachęcamy. Ja zachęcam zawsze wszystkich. Najlepiej się włosy zapuścić takie jak ja mam. Dobrze, że nikt nie widzi tego. Nie ma problemu potem ze suszarką, ale jest to jednak... Pierwszy raz to takie przeżycie jest dosyć hardrockowe, jak to się mówi, że wstają te wszystkie włosy na głowie, a później już leci. Zawsze tak jest, że pierwszy raz jest najtrudniejszy. No a tak jak ja obiecałam, też usłyszymy teraz o innych działaniach klubu morsów. Posłuchajmy, co tam jeszcze się dzieje, bo ja wywołałam najważniejszą imprezę, tak mi się przynajmniej wydawało. Tak jak wspomniałem, jesteśmy ludźmi, którzy są dość aktywni, szczególnie w tej sferze sportowo-turystycznej. W zasadzie regularnie organizowane są wycieczki górskie, takie dłuższe. Są u nas specjaliści od tego, którzy to... Pozdrawiamy Leszka, Lepi. Bardzo dobrze to robi. Są specjaliści od spływów kajakowych. Co roku spływamy... Hultaj dla ciebie pozdrowienia. Tak, również. I to jest piękne, kiedy rzeką płynie 40 kajaków i wszyscy są niezależnie od pogody się kąpią. Oczywiście to jest akurat czerwiec, więc to żaden wyczyn. To są te dwie formy działalności. No biegamy, wielu z nas biega. Mamy wyjazdy, kąpiele gościnne w Kazimierzy Wielkiej albo wcześniej w Skalbmierzu. To znów Hubert organizuje. Również pozdrawiamy cię, Hubercie. No, korzystamy z każdych okazji świątecznych, czyli kąpiel wigilijna, kąpiel wielkanocna, kąpiel sylwestrowa. W Sylwestra się kąpiemy kilka razy. W nocy, na przykład o 12. Tak. Także szampana otwieramy na też w wodzie. Tak. No i dobrze smrożony. Słynny, odbywa się co roku słynny zjazd międzynarodowy, zjazd morsów w Mielnie. Tutaj też Piotr był, też może nam świeżo powiedzieć. Plus Orkiestra Świątecznej Pomocy, ten finał, który odbywa się na rynku. Ja przeczytałem w Karnecie, czyli w gazetce takiej kulturalnej, że jest to
najważniejszy punkt. No ja bym nie mówił, że aż najważniejszy, ale też medialny i też dużo ludzi ogląda, jak kąpiemy się w basenach, które przed Wigilią były używane do sprzedaży karpi. No ładnie. No jeszcze mogę dodać, że planujemy jeszcze w Krakowie zorganizować jedną imprezę, ale nie będziemy zdradzać na razie tajemnic, no zobaczymy co jak nam włodarze miasta pomogą w tym. Myślę, że też będzie fajną imprezą i też jeździmy dużo na imprezy organizowane przez inne kluby, prawda? W tamtym roku byliśmy na zaproszenie w Tarnobrzegu u Morsów, Wody Morsów, w tym roku w Kętach byliśmy na zaproszenie szkoły gastronomicznej na Dzień Wakarowicza. Też się kąpaliśmy w basenach po karpiach. W Łodzi. W Łodzi, w manufakturze. Była to impreza klubowa, ale niestety no, nie stać klubu jeszcze na zakup basenu, który kosztuje tam około 6-7 tysięcy. Takiego mrozoodpornego, solidnego basenu, żeby zastąpić te karpiówki, więc chwilowo zrezygnowaliśmy z manufaktury. No i jeszcze tą sobotę wyjeżdżamy do Kędzierzyna Koźla, no ale już nie powiem. Zobaczycie na stronie. O. Jak nam się uda, to zobaczycie na stronie, co to było. To już mamy, no, czyli się dzieje, zdecydowanie się dzieje. Jak ktoś chce pojeździć po Polsce, to też powinien się do was zgłosić ewidentnie. I jeszcze tu dostałem informację wcześniej, jak słuchaliście muzyki, jak to, że jednak ta zimna woda dość specjalnie wpływa też na kobiety. No ja, a jak to się dowiemy tak teraz? Tak. Ja się tu zgłaszam na ochotnika do odpowiedzi. Ja myślę, że bardzo, bardzo wzmaga pewność siebie, akceptację swojego ciała, bo morsy to, rozbierając się tak regularnie i publicznie, bardzo, bardzo to pomaga, jeżeli ktoś ma jakąś niską samoocenę i troszeczkę się wstydzi. Ja mam takie spostrzeżenie, że po prostu ciało ludzkie jest piękne i mamy przekrój wiekowy od dzieci po osoby starsze. Też przekrój mamy, jeżeli chodzi o budowę. Nie są u nas tylko sami herosi, chociaż i tacy bywają, prawda? I nikt się nie wstydzi. Ale zauważyłyśmy z koleżankami, moimi przemiłymi foczkami, że skóra jest jędrniejsza, wygładzona, no naprawdę same pozytywy i przede wszystkim to na głowę bardzo dobrze robi, na psychikę. Te endorfiny to naprawdę nie jest mit, coś się takiego fajnego dzieje. No i tak myślę właśnie, że ciało ludzkie jest piękne. Ja mam takie spostrzeżenia po tych naszych kąpielach cotygodniowych. Pozdrawiam wszystkie foczki. I morsów też. Ja bym chciał dodać, że mimo, że się ogromnie różnimy, bo jesteśmy i młodzi, i starsi, i bardziej zamożni, i mniej zamożni, i z różnych stron, jeżeli chodzi o sfery zawodowe, to jednak no, wchodząc do wody, jesteśmy nadzy, czyli pozbawieni wszelkich epoletów, orderów, drogich garniturów, a z wody wystaje tylko głowa, czyli to, co stanowi sedno człowieka. I rączki. To jest egalitaryzm przez duże E. Dokładnie tak. To tak, zbliżamy się spokojnie, powolutku do końca, więc chciałabym jeszcze poprosić o taką informację, jak stać się członkiem waszego klubu, członkiem stowarzyszenia. Czy można być na przykład wolontariuszem, czy gdzie znaleźć, gdzie się zgłosić? Jak na przykład ktoś się zachwycił, mam nadzieję, że tak jest, tym, co usłyszał teraz, to gdzie się ma zgłosić, do kogo? Czy może maila pierw napisać, czy jak to jest u państwa? Sprawa jest kompletnie nie pozbawiona wszelkich tych dużych formalności. Po prostu trzeba przyjść na bagry w niedzielę o 12 w sezonie zimowym. Tam jest nas już dużo. Na pewno łatwo nas znaleźć. Wszyscy mamy, wielu z nas ma bojki, pamelki pomarańczowe przy sobie. Poza tym rozbieramy się. Że tak powiem, Wojtku, po bagrach rozebrani tylko my gonimy. Tak, więc do nas są wśród nas ludzie z zarządu, bo mamy oczywiście, jak każde stowarzyszenie, zarząd. Sami pytają się, czy ktoś jest nowy, bo tych nowych jest w zasadzie co niedzielę ktoś się pojawia, jakaś nowa osoba. I są oni wprowadzani
mają teoretycznie, co mają zrobić, ażeby sobie krzywdy nie zrobić. Instruktażu udziela nasz wiceprezes Henryk. Też pozdrawiamy go serdecznie. Pozdrawiamy go serdecznie. Muszę powiedzieć, że robi to najlepiej z całego klubu. Opiekuje się tymi nowymi osobami. Ja tak nie potrafię na przykład, bo ja każdemu mówię, wchodź do wody, wyjdziesz, to jest okej. On pilnuje czasu. Nie, ale naprawdę Heniu no, czuwa nad bezpieczeństwem, pilnuje, żeby za długo w tej wodzie nie siedzieć, bo są takie wrażenie na pierwszy raz niektórzy mają, że można nie wiadomo ile przesiedzieć. Dostaje się taką kartę świeżaka, którą trzy razy się podpisuje u kogoś po trzech kąpielach, wtedy można przystąpić do klubu, można się zapisać, składeczkę u Małgosi zapłacić. Małgosiu, pozdrawiamy również ciebie. Oczywiście za pierwszą kąpiel każdy otrzymuje dyplom odwagi. No tak. Pięknie. A na zakończenie sezonu klapsa od prezeski. O, jak ładnie. Łatwo. Żeby wrócił na drugi rok. No tak, zdecydowanie tak. No i jak już jesteśmy przy prezesce, no to serdecznie pozdrawiamy również naszą Danusię. Oczywiście. Panią prezes. A ja chciałem jeszcze wspomnieć, że przed każdą kąpielą mamy profesjonalną rozgrzewkę wykonywaną przez profesjonalistów, przez Wojtka i Elizę. Również pozdrawiamy. Uważam, że ta rozgrzewka dla wielu z nas jest jedynym takim rzeczywiście profesjonalnym sposobem na to, żeby potem się również w innych sytuacjach przygotować i nie zrobić sobie krzywdy przy uprawianiu innych sportów. I to uważam, że jest świetna, to doskonała wartość dodana. Również przy okazji tej rozgrzewki spalamy trochę kalorii, o co się troszczą nasi trenerzy. Dobrze, no to pięknie, powiedziałabym, że zareklamowaliśmy zimę, bo teraz mam nadzieję, że nasi słuchacze pokochali zimę na nowo, trochę w innym odcieniu. Będziemy już kończyć naszą audycję. Ja dziękuję Marcinowi Spytkowskiemu, naszemu realizatorowi, dzięki któremu mogliście nas słyszeć. Zapraszam Was do posłuchania tej audycji w niedzielę, jeszcze powtórkę, jakby ktoś chciał zapamiętać bardzo dokładnie o to, o czym rozmawialiśmy, albo nie zdążyli całej audycji posłuchać. To ja jeszcze tylko dodam, że można nas znaleźć na stronie internetowej www.kaloryfer.eu albo prościej po prostu na Facebooku, gdzie łatwo nas znaleźć. I bardzo prosimy w niedzielę, jak zwalicie się tłumami, proszę się ustawić w kolejce, bo naprawdę nie zdążymy wszystkich obsłużyć od razu. Trzeba będzie być cierpliwym. Dobrze, ja bardzo dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie. W studiu Radia Pryzmat był Wojtek, Agnieszka, Piotrek. No i ja oczywiście, Agnieszka Tobiasiewicz. Słyszymy się za tydzień, a przez całą audycję był z nami Jeffrey Philip Nelson. Do usłyszenia za tydzień.